Hej wszystkim! Z tej strony Katie, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym dwutygodniku na moim kanale. Prawda jest taka, że forma tych dwutygodników nie będzie się jakoś super różnić od miesięczników. W zasadzie to postanowiłam zostać przy tych samych podziałach, bo one całkiem fajnie się sprawdzały. Może jakoś na przestrzeni tego roku będę tutaj wprowadzać drobne udoskonalenia, że tak powiem, do tej formy, ale póki co no nie będzie to jakoś super zmiana, bo powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to notatek do tego dwutygodnika mam prawie tak samo duży, jak miałam zawsze do miesięczników, więc super, naprawdę świetnie mi idzie z tym skracaniem tej formy. Nieważne, nie przedłużajmy, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym takim podsumowaniu newsów w 2023 roku. Lećmy z tym. Premiery. Z takich najciekawszych premier z minionych dwóch tygodni absolutnie wszystkie są z Disney Plusa. 4 stycznia dostaliśmy dwuodcinkową premierę drugiego sezonu Parszywej Zgrai. Tego samego dnia dostaliśmy również film Amsterdam oraz Menu na Disney Plusie, więc jeśli ominęły Was premiery kinowe, to teraz możecie sobie obejrzeć te filmy w streamingu. 6 stycznia odbyła się premiera Under Wraps 2. Nie wiem, czy to ma jakiś inny polski tytuł, ale jest to druga część filmu Misja Mumia, który był filmem Disney Channelowym. W tym momencie chyba obydwie części są na polskim Disney Plusie dostępne. 11 stycznia odbyła się premiera Witamy w Chip 'n Dale's. Jest to taki miniserial z Hulu o założycielu największego na świecie męskiego imperium striptizowego, więc no taki tytuł raczej dla starszego widza. Tego samego dnia dostaliśmy również premierę finałowego odcinka serialu Willow. No ja nie jestem na bieżąco, ale chcę nadrobić, bo pomijając kilka negatywnych opinii od ludzi, którzy są zszokowani tym, że cokolwiek może dostać nową, uwspółcześnioną wersję, to słyszałam również bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tego serialu, więc no kurde, chcę obejrzeć, żeby mu tutaj wyrobić własną opinię, bo początek był całkiem okej, więc zobaczymy. I jeszcze 13 stycznia dostaliśmy na Disney Plusie Avatar Kulisy Produkcji Wydanie Specjalne. No jest to po prostu program o tym, jak powstawał Avatar, więc no okej, ja lubię takie zakulisowe programy o powstawaniu czegoś. No, ale jeszcze tutaj teraz Wam wyświetlę na ekranie te zapowiedzi, które zawsze dostajemy od Disney Plusa, co tam trafiło na streamingi przez ostatnie 2 tygodnie. Może nie wspomniałam o czymś, co by Was jakoś bardziej zainteresowało, więc możecie sobie teraz poczytać, co tam mamy na Disney Plusie. I jeśli chodzi o premiery, to tyle. Zwiastuny i zapowiedzi. I tutaj tego w ostatnim czasie było nieco więcej, ale zaraz dowiecie się dlaczego. Po kolei. Po pierwsze, Czarna Pantera Wakanda w moim sercu 1 lutego trafi na Disney Plus. W Polsce raczej też, nie mam tutaj 100% pewności, ale myślę, że na polskim Disney Plusie również powinniśmy to dostać 1 lutego. Po drugie, dostaliśmy nowy zwiastun i plakaty Ant-Man and the Wasp Quantumania. Premiera w kinach 17 lutego. Oczywiście link do zwiastuna macie w opisie, bo tym razem nie udało mi się zrobić reakcji na niego, niestety. Dostaliśmy również zwiastun reedycji Titanica na 25-lecie, który trafi do kin już 10 lutego, tak z okazji walentynek. No i ja mówiłam o tej reedycji w zapowiedziach na 2023 rok, gdzie mówiłam, że to będzie taka zwykła wersja, nic nowego, a jednak to będzie odnowiona wersja 4K i mówiłam, że to trafi tylko do polskich kin, po czym się okazało, że jednak to nie będzie tylko w polskich kinach, tylko w wielu kinach na całym świecie. Więc no, ale karma! Jezus Maria! Jak ten kot szaleje. Okej, chyba się już trochę uspokoiła. Dalej. 4 stycznia zostały ujawnione plany wydawnicze wydawnictwa Olesiejuk i Egmontu w temacie Gwiezdnych Wojen na 2023 rok. Jednak tych zapowiedzianych tytułów jest naprawdę sporo i szerzej będę to omawiać w zapowiedziach poza kinem, które jeszcze planuję zrobić na ten rok. Ale może wyświetlę Wam teraz tutaj listę tych zapowiedzianych tytułów
to nie jest moja lista, tylko autorstwa Ksiankowatego z naszego dzwoneczkowego Discorda, więc jeśli chcecie mieć takie listy szybciej, to naprawdę zapraszam, link w opisie, bo na dzwoneczkach bardzo często dużo różnych osób robi tego typu listy i podsumowania, więc hej, warto tam być, naprawdę. No, tak więc taka lista, szerzej to jeszcze będę omawiać na kanale, teraz już nie chcę tracić na to czasu. Dalej w piątek 13, musiałam, przepraszam, podczas Television Critics Association Winter Press Tour, trudne nazwy, Disney ogłosił kilka dat premier i przedstawił first looki niektórych produkcji i no tutaj wymienię jakie między innymi, ale naprawdę było tego sporo, wszystko będziecie mieć podlinkowane w opisie. Premiera wszystkich odcinków drugiego sezonu The Proud Family Louder and Prouder pojawi się 1 lutego na Disney Plusie. Dostaliśmy też zwiastun. Jednak wszystkie te daty premier, które teraz będę mówić, to są daty premier w USA, a jeśli chodzi o Polskę, to tutaj nie mogę Wam zagwarantować, że to będą te same daty, więc nie przywiązujcie się do nich jakoś super. Ale no, to już 1 lutego. Zwiastun oczywiście macie podlinkowane w opisie. Później premiera Moon Girl and Devil Dinosaur odbędzie się 10 lutego na Disney Channel w Stanach, a pierwsze 6 odcinków będzie w streamingu na Disney Plusie od 15 lutego. Później American Born Chinese trafi na Disney Plusa wiosną 2023. Tu jeszcze nie mamy dokładniejszej daty, ale to i tak już jest w miarę sprecyzowane, bo wcześniej wiedzieliśmy tylko, że w tym roku. Dostaliśmy kilka zdjęć tutaj z planu, z tej produkcji i do Moon Girl też dostaliśmy zwiastun. I dalej Prom Pact? Tak to się czyta? Chyba. 30 marca będzie mieć premierę na Disney Channel, a dzień później 31 marca na Disney Plusie. I jeszcze ABC zamówiło również 3 sezon Abbott Elementary, czyli Misja Podstawówka po polsku. I ten serial jest dostępny na polskim Disney Plusie, więc mam nadzieję, że ten 3 sezon również do nas trafi. No i bardzo dużo innych produkcji zostało też zapowiedzianych podczas tych pokazów, więc no wszystko macie podlinkowane w opisie. Ale tak jak mówię, no jeśli chodzi o te daty premier, no to nie wiadomo, kiedy to trafi do Polski. Zobaczymy. Jak tylko poznam jakieś daty, to na pewno dam Wam od razu znać. Ale jeśli chodzi o zwiastuny i zapowiedzi, to tyle. Newsy produkcyjne i castingowe. Jeśli chodzi o nowości castingowe, to mamy nowe, stare twarze, które dołączyły do obsady nowego Doktora Who, a także do Agaty Coven of Chaos. I w ogóle jeśli chodzi o tą Agatę, to pojawiło się kilka różnych newsów, bo są i newsy castingowe i również pojawiła się informacja, że w przyszłym tygodniu mają ruszyć zdjęcia do tej produkcji wreszcie, czego trochę nie ogarniam, bo ona jest zapowiedziana na ten rok. To oni teraz będą ruszać ze zdjęciami i jeszcze w tym roku ma być premiera tego serialu? Matko Boska, te produkcje tak szybko lecą? Nieważne. Tak czy inaczej, wszystkie linki będziecie mieć w opisie do artykułów, żeby sobie doczytać. Zapraszam, zachęcam, bo ja już Wam tych nazwisk wszystkich czytać nie będę. Z kolei, jeśli chodzi o inne newsy minusowo castingowe, to Dave Bautista ogłosił, że Strażnicy Galaktyki 3 to jest ostatni film Marvela, w którym będzie grał on Draxa i przyznał, że jest to trochę dla niego taka ulga, że już będzie mieć to z głowy, ponieważ mimo, że naprawdę pokochał tą postać, to jej granie nie zawsze było przyjemne i nie chce, żeby głupi Drax stał się jego dziedzictwem. Chciałby się skupić na graniu czegoś bardziej dramatycznego, więc no po 10 latach odgrywania Draxa w MCU już oficjalnie ogłosił, że to koniec i no Strażnice Galaktyki 3 będą ostatnim filmem z Draxem. Znaczy on będzie grał Draxa po raz ostatni, więc przypuszczam, że no to też będzie po raz ostatni film, gdzie ta postać się pojawi w ogóle. Raczej nie będą tutaj robić recastu. Marvel rzadko robi takie rzeczy, szczególnie z ważnymi postaciami, ale no, to taki minusowo castingowy newsik. I jeszcze Disney Plus zamówił serial
Shardlake, chyba tak to się czyta, który będzie ekranizacją książki, w sumie serii książek o Matthew Shardlake'u. I będzie to kolejna brytyjska produkcja oryginalna Disney Plusa. Zdjęcia mają ruszyć w tym roku i serial ma sobie liczyć 4 odcinki z tych informacji, które dotychczas dostaliśmy. No i ja szczerze mówiąc tej serii książek nie kojarzę, przypuszczam, że większość też nie będzie kojarzyć, ale nie wiem, może ja jestem ignorantem i się okaże, że to jest super popularna seria. Dajcie znać, ale jeśli chodzi o takie newsy produkcyjne i castingowe, to wszystko, no nie było tego super dużo. Big news! Wielki powrót Phineasa i Ferba. Ale se to przekminiłam! Teraz zamiast newsa miesiąca będzie po prostu big news i co mi zrobicie, haha! A wymyśliłam, nie? No nic, to po prostu będzie taka najciekawsza informacja, tak mi się wydaje, która wydarzyła się w ciągu ostatnich 2 tygodni. Czyli tak! Phineas i Ferb powracają, Disney zamówił 2 nowe sezony po 20 odcinków, więc dostaniemy 40 zupełnie nowych odcinków z Phineasem i Ferbem. No to ja myślę, że to tak fajnie, nie? Fajnie, nie? W tym momencie jeszcze nie wiadomo, czy będzie to emitowane w telewizji, na jakimś kanale telewizyjnym Disneya, czy trafi to od razu na Disney Plusa, zobaczymy, ale tak. Będzie kontynuowany serial. Zastanawiam się, czy to będzie kontynuowane tak totalnie po staremu, czy będzie to jakaś taka kontynuacja ze starszymi bohaterami. Zobaczymy, zobaczymy. No, ale jeśli chodzi o taką dużą informację, to tyle. No bo nie wiemy póki co za wiele, poza tym, że no będzie to tworzyć ten sam człowiek, który tworzył poprzednie sezony, ale możemy jeszcze przejść do newsów dodatkowych. I tutaj mamy kilka takich jeszcze mniejszych informacji. Po pierwsze, w 2023 roku Disney będzie rozszerzać swoją współpracę z IMAX-em i te filmy, które są dostępne na Disney Plusie w formacie IMAX-owym, bo nie wiem czy wiecie, ale tak, na przykład filmy Marvela możecie sobie odpalić w formacie IMAX-owym z tymi rozszerzonymi obrazami, to w tym roku będą również dostępne z IMAX-owym dźwiękiem, bo dotychczas nie były, i będzie to dostępne tylko na urządzeniach certyfikowanych przez IMAX, więc no będzie tutaj trzeba spełnić wiele wymagań, by móc w ogóle sobie to puścić, ale będzie taka możliwość dla osób zainteresowanych, które mają odpowiedni sprzęt. Zmieniono również polski tytuł 5. Indiana Jonesa. To jest coś ciekawe, ponieważ wcześniej był to Indiana Jones i Tarcza Przeznaczenia, a teraz tytuł jest Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. I tutaj spekulacje są takie, że ten tytuł został zmieniony, bo był zbyt spoilerowy. No nie wiadomo, zobaczymy. Ale no ten, bo tam dial jest chyba w angielskiej wersji i to może być tłumaczone na przykład jako tarcza zegarka, ale jest to takie bardzo wieloznaczne słowo. No a w Polsce przetłumaczyli to na tarczę przeznaczenia i tak. Teraz nie wiadomo, dlaczego ten tytuł został zmieniony, ale teraz oficjalny tytuł to Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. No taka pierdółka, ale teraz hej, mamy 2 tygodniki, mogę sobie pozwolić, żeby opowiadać wam o takich pierdołach. Dalej, w sieci pojawiły się okładki z pierwszych książek do aktorskiej Małej Syrenki. Są to książki, które będą mieć swoje premiery w okolicach premiery kinowej aktorskiego remake'u. I fajnie to wygląda, powiem wam, bardzo, bardzo mi się to podoba ogólnie, ale trochę nie ogarniam, dlaczego robią tyle animowanych okładek, w sensie rysowanych okładek do książek, które mają być dodatkiem do filmu aktorskiego. To trochę wygląda tak, jakby oni faktycznie chcieli zrobić taką zupełną nową wersję Małej Syrenki, żeby ta oryginalna Mała Syrenka troszkę odeszła w zapomnienie i żeby teraz ta nowa Ariel była taką, tą główną Ariel. To jest dla mnie trochę jednak dziwne, bo ja okej, akceptuję, jak te remake'i aktorskie tak stoją sobie obok animacji i możemy udawać, że one nie istnieją, ale w momencie, kiedy teraz będzie wychodzić dużo książek z ilustracjami, gdzie te ilustracje będą bazowane na tym, jak wygląda Ariel w filmie aktorskim, to już jest dla mnie troszkę kontrowersyjne. Tak naprawdę
świat po prostu będzie płonął w okolicach premiery Małej Syrenki. Jestem bardzo ciekawa tego, jak to będzie wyglądało, jak ci ludzie będą zapatrywać, bo mi się to naprawdę podoba. Super się zapowiadają te książki. W tym momencie zapowiedzieli chyba 6 tytułów, więc sporo tego, ale no trochę dziwnie, nie? No nie wiem. I jeszcze ostatnia rzecz jest taka, że odbyła się gala wręczenia Złotych Globów. Tutaj wam wyświetlę wszystkie, całą listę nagród, która została stworzona przez Filmogłowego, również z naszego dzwoneczkowego serwera, więc po raz kolejny zapraszam, dzwoneczki Kate, link w opisie. No, ale tutaj macie całą listę, już nie będę się konkretnie wypowiadać na ten temat. Jeśli chodzi o nagrody dla Disneya, to 3 statuetki trafiły do Duchów Inisherin, między innymi za najlepszą komedię lub musical. Dziwne są tutaj te kategorie. Jedna statuetka trafiła do Angeli Bassett za Czarną Panterę, za najlepszą aktorkę drugoplanową. 3 statuetki trafiły do Misja Podstawówka, między innymi za najlepszy serial komediowy lub musical. I po jednej statuetce dla The Bear i dla Zepsutej Krwi za najlepszych aktorów. Znaczy aktorkę i aktora. No to w sumie tyle. Mogliście sobie tutaj na liście doczytać, jeśli was to jakoś bardziej interesuje, ale to cały dwutygodnik, więc nie ma źle, bo chyba się zmieściłam w mniej niż 20 minutach. Taki jest plan, żeby te dwutygodniki były takie od 10 do 20 minut, więc mam nadzieję, że będzie mi się to udawało. A też mogę się rozgadać na jakieś takie mniej istotne tematy, które normalnie bym pominęła. Tak więc no, po raz kolejny zapraszam do opisu, gdzie macie linki do wszystkich rzeczy, żeby sobie coś więcej doczytać, jeśli cokolwiek was zainteresowało bardziej. A ja no, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Witam was po raz kolejny w 2023, gdzie wchodzę z pełną energią, parą i w ogóle cisnę te materiały. Dziękuję również moim przekochanym patronom, którzy mnie wspierają i naprawdę daje mi to ogromnego kopa do działania, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście. No i to tyle. Taki ten dwutygodnik. Dajcie znać, jak wam się to podoba. Chociaż no nie jest to zupełnie różne od miesięcznika. Bardzo to jest podobne. O, kot drapie, więc kończymy. Dziękuję i do następnego. Pa, pa.